Czuwaj, duchowie, czas, w którym jesteśmy obecnie, jest czasem dla nas i trudnym, ale także i szczególnym. Czasem, w którym możemy poczuć wielką moc do tego, by czynić dobro dla ludzi, którzy cierpią. Sytuacja wojny jest sytuacją tragiczną dla tych, których wojna dotyka w sposób bezpośredni. Ale ona rani każdego, nawet jeżeli ktoś nie jest bezpośrednio zaangażowany w działania wojenne. Dotyka rodzin, które muszą opuszczać swoje domy, dotyka dzieci, które nie rozumieją sytuacji, dotyka każdego wrażliwego człowieka. My jako harcerze ochotnie podjęliśmy służbę na rzecz uchodźców. Jest to cudowna sprawa, że nasze harcerskie serca nie są obojętne na krzywdę, która się dzieje wokół nas. Tyle działań, tyle akcji, które obecnie obserwujemy, nas jako naczelnictwo bardzo mocno raduje i cieszy. Oczywiście te wszystkie działania są i koordynowane, i wielu ludzi nad tym także pracuje, by one były ukierunkowane w sposób właściwy. Ta pomoc dociera. Spotykamy już wielu ludzi, którzy są za to nam bardzo wdzięczni. Te porywy serca są naprawdę cudowne. Ale bardzo mi zależy na tym, by nasze działania nie były tylko oparte na aktywności, ale także były umocnione w duchu Chrystusa, który nas posyła do konkretnych działań, ale w Jego duchu. Wicek, którego relikwie są tu obecne, był harcerzem, który będąc kapłanem szedł do ludzi potrzebujących, ale zawsze czynił to w mocy Pana Boga. Zawsze to czynił w duchu miłości, którą czerpał od Chrystusa i którą przekazywał innym. My nie możemy czynić inaczej. My także powinniśmy oprzeć swoje działania na modlitwie, oprzeć na naszym wyrzeczeniu poprzez ofiarność także wyjścia na pustynię, o której słyszymy w pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Wyjścia na pustynię, by rozmawiać z Panem Bogiem, ale także odrzucać wszelkie pokusy złego. Idziemy zatem, aby działać. Ja niedługo wyruszę w Polskę razem z Wickiem. Będziemy starali się objechać jak Polska długa i szeroka, przybyć do wszystkich tych, którzy podejmują się służby. Bardzo chciałbym być w tym obecny. Akurat zrodziła się taka przestrzeń, że mogę uczynić, wybrać się na te parę dni właśnie z relikwiami błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Jeżeli ktoś chce się spotkać, jeżeli któreś środowisko chce mnie zaprosić, czy to do tego, by razem czynić dobro, nie wiem, przez noszenie paczek, rozdawanie herbaty, ale przede wszystkim, jeżeli któreś ze środowisk będzie chciało zrobić choć krótki przystanek na modlitwę, będę bardzo wdzięczny i otwarty na takie zaproszenia. Na stronie naszej organizacji zhr.pl pojawi się też mapka, na której będzie można zobaczyć, gdzie jestem, w jakim miejscu. Będzie można to śledzić. Jeżeli będę gdzieś w pobliżu Was, zadzwońcie, zaproście, postaram się i do Was przyjechać. Abyśmy mogli choć przez chwilę odmówić chociażby jedną dziesiątkę różańca lub też krótką modlitwę za wszystkich tych, którzy cierpią, ale też i za wszystkich tych, którzy podejmują się służby. By osadzić to w jedności modlitwy całego ZHR-u. Chciałbym spiąć poprzez obecność błogosławionego wśród nas, chciałbym spiąć wszystkie nasze środowiska, by w duchu jednym i w duchu jednej służby podjąć te działania. Dlatego liczę na i zaproszenia, i też troszeczkę będę się wpraszał, przyjeżdżał. Mam nadzieję, że także i dla mnie będzie to owocny czas Wielkiego Postu, który pozwoli mi
wejść także i w modlitwę, i wyciszenie, nawet jeżeli jakieś środowisko mnie nie przyjmie, to na pewno ja będę miał sposobność ku modlitwie, aby prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski. O to Was proszę, do tego zapraszam. Czuwaj.